Violetta. Ja, Violetta. Biorę Ciebie, Pawle. Biorę Ciebie, Pawle. Za męża. Za męża. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Zaraz, chodź, liczysz troszkę sobie, no. Ja może Cię trochę poprawię, bo zjechałeś. Czekaj. Będzie troszkę do góry, okej? Okay? Opa. No. Jezu, Cię kocham mocno, będzie dobrze. Mieszkamy w Antwerpii, w Belgii. I tam właśnie się poznaliśmy. 11 lat temu na przyjęciu kolegi. No i jakoś się w sobie zakochaliśmy, prawda? To była miłość od pierwszego wejrzenia. Mąż właśnie zaczął firmę i pracował jako samozatrudniony. Wcześniej pracował w firmie belgijskiej jako restaurator zabytków i kościołów, a ja pracowałam w żłobku. Dzień dobry. Właśnie karmię męża. Jest to karmienie dojelitowe strzykawką. To jest taką rurkę, która jest podłączona do żołądka. Dostał barszcz czerwony z piersią z kurczaka, z kaszą gryczaną i burakami. I miksujemy to razem. No pchaj wózek. Pomożesz troszkę mamie, prawda? Taka silna dziewczynka mamy. Idziemy, idziemy, tak. Z tatusiem na masaż, tak. Wypadek wydarzył się 2 sierpnia 2018 roku. U takiego znajomego poszedł do pracy. Nie do końca była to budowa, bo to było, no nie wiem, taka hala w sumie. No i mąż wchodził na rusztowanie, to było niskie rusztowanie, dwumetrowe, trzymetrowe, więc nie nałożył kasku. No ale niestety, coś tam było źle podpiętego, mąż przefiknął się i spadł na głowę. Tracił przytomność już na miejscu, reanimowali go, zapadł w śpiączkę. Karetka zabrała go do szpitala. Tam się dowiedziałam, że jest mąż operowany, że ma tylko 10% szans na przeżycie. To były najgorsze chwile w moim życiu, myślałam, że mój świat się już skończył, prawda? Proszę pani, pani mnie, powiem szczerze, ujęła. Przyjeżdża sama kobiecina z Belgii, żeby ratować męża w Polsce. A panie profesorze, nigdzie indziej nie mogłabym go uratować. Skoro 4 neurologów, bardzo dobrych neurologów w Belgii podobno, powiedziało, że z Pawła nic nie będzie, to miałam 2 wyjścia. Albo walczyć, albo pójść płakać i się poddać. Lekarz widząc nas powiedział, że męża stan jest krytyczny. No i że nawet jeżeli przeżyje, to będzie warzywkiem, które będzie leżało. Tamten lekarz powiedział, że ma papiery, które muszę podpisać. Znaczy, że jak serce mu stanie, to nie będą reanimować. Ja powiedziałam wtedy, że oni, jak to, nie będziecie reanimować? Przecież to wasz obowiązek ratowania ludzi. Lekarze na to powiedzieli mi, że są ponad mną, że nie mam nic do powiedzenia, ponieważ tak naprawdę jest takie prawo. Jeżeli oni stwierdzą, że lepiej, żeby on umarł niż żył, to mają do tego prawo. Czyli tak naprawdę Paweł był w tym szpitalu bardzo zagrożony. Jak powiedziałam, że nie chcę podpisać tych papierów, to oni powiedzieli, że jestem egoistką, że myślę tylko o sobie, żebym chciała leżeć tak jak mąż, powykrzywiana, że na pewno bym tak nie chciała skończyć, że on ma taki uraz głowy, że on w życiu nie otworzy oczu. Tak powiedzieli. A co to jest? To? Co to jest? To jest żołędź? Tak? Tak. Tak? Tak. A skąd to się bierze? Czekaj, poprawię ci oczko. Żebyś widział, no. To pokażesz nam, jak pięknie rozpoznajesz kolory, prawda? Który to żółty? Pokaż nam. Który kolor jest żółty?
Pięknie, brawo. A teraz, który kolor jest pomarańczowy? Pomarańczowy. Pięknie. Niebieski. Brawo. 4 dodać 2. Złap za liczbę. No. Pięknie. Jestem z ciebie bardzo dumna. Mówi się, że pacjenci w śpiące nie widzą, nie słyszą. To nie jest prawda. Pacjenci słyszą, jeżeli mają uchylone oczy, widzą, a przede wszystkim mają zachowaną świadomość. No, tata, Emilcia chce się z tobą bawić. Pogłaska tata ciebie. O, tata cię kocha mocno, wiesz? I Sebastianka. I wraca do nas. Co teraz robimy, mamo? Możesz tatę poprzytulać, wycałować go, bo taki dzielny jest. No, powiedz, jak go kochasz mocno. I zobacz, ty rehabilitujesz swojego kochanego tatusia. A czy ty też będziesz robił masaż tatusiowi? Tak, tak. Rób masaż, kochany. Te dzieci, proszę zobaczyć, jak one chcą mieć tatusia zdrowego. Cała rodzina pracuje przy tacie. Pani była zdziwiona, że ja zgodziłem się, aby pani przyjechała z dziećmi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pani zostawiła męża, pojechała i sobie coś tam robiła. Pani uczestniczy, pani pracuje nad mężem, pani współpracuje z nami. I to mnie bardzo cieszy, że możemy być. I to daje efekty. Tam w Belgii to jeszcze mieli do nas pretensje, że tyle siedzimy, że on nie może odpocząć, że światło za duże, że za dużo ludzi. Widzi pani, to jest niezrozumienie potrzeb chorego. Tak to najdelikatniej można nazwać. O, złap się. O, super. Czekaj. Stopa, okej, tylko ta druga, wiesz, troszkę mniej. Dawaj, no misiu, dasz radę. No, wstawaj. Widzisz, jaki jesteś silny facet? Super. Jeszcze. No misiu, a teraz całkowicie sam. Podniesiesz się, podnieś dupkę. No dawaj. Dawaj, no pięknie. Pięknie podnosisz. Super, misiu, stoisz, naprawdę, bardzo ładnie. Niedługo zobaczysz, będziesz chodził, zobaczysz. O, ściśnij mi mocno rękę. Ściśnij, mocno. Widzisz, to jest braterska umowa. A pani jest świadkiem. Tak, nie ma wyjścia. Czy pani wie, jak on mnie mocno ściska? Od rana do nocy ćwiczysz. Prowadzisz trening mentalny. Przeglądasz piękne karty swojego życia. To, co sprawiało ci radość. Radość żonie, radość dzieciom. I to cię będzie budować. Paweł, podnieś lewą rękę na znak zwycięstwa. Podnieś do góry. Podnieś do góry. Proszę. Przez 44 lata wybudziłem około 1000 chorych. Pan Paweł, według moich planów, powinien odzyskać pełną sprawność, świadomość do świąt wielkanocnych. Polonia w Belgii nam bardzo pomogła. Moje koleżanki wymyśliły, żeby założyć stronę aukcję dla Pawła, pomoc dla Pawła. Później poszłyśmy i zbierałyśmy pieniądze w kościele, poprosiłyśmy księdza w dwóch parafiach. Tam zbieraliśmy też dużą kwotę. Później przez FC New Polonia, przez taki klub, został zorganizowany grill, na którym właśnie dużo pań piekło ciasta specjalnie, żeby to poszło na Pawła, prawda? Dzięki właśnie Polonii, polskim sklepom, polskim fryzjerom w Belgii, różnym polskim firmom uzbieraliśmy kwotę na to, żeby tu przyjechać i przez jakiś czas być. Większość Polaków pracuje jednak na tej budowie, tak? Większość wchodzi na rusztowania i właśnie to mogło spotkać każdego z nich i dlatego tak bardzo każdy chciał pomóc, prawda? Te
tęsknię za nim bardzo. Każdego dnia myślę o nim, bo wiem, ile dla mnie znaczy, ile przeżyliśmy razem, jakim był dobrym ojcem, dobrym mężem, cudownym człowiekiem, zawsze pracowity, dobry, pomocny. Nie poddam się i wiem, że on też się nie podda. A profesor nam pomoże. Moim życzeniem było, jest i będzie bezgraniczna pomoc chorym śpiącym. Nie ma nieuleczalnie chorych. Każdemu jednemu choremu ponad 90% można pomóc. Tylko trzeba jak najwcześniej intensywnie, z empatią, z poświęceniem, zaangażowaniem pracować. Nagłośnienie tego problemu jest kolejnym moim wyzwaniem.